Wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości 30 na godzinę. Pamiętajmy, jeżeli stoją jakieś pojazdy, tak jak w tej chwili przed nami, kierunkowskaz, głowa, zjeżdżamy do osi, obróćmy głowę. Musi być moment obrócenia głowy. O, dopiero sobie wtedy zjedziemy. Na skrzyżowaniu teraz pojedziemy sobie w prawo pojedziemy na skrzyżowaniu. Zobaczymy, jak kursant się będzie zachowywał, gdy będzie strzałka warunkowa. Podczas egzaminu z reguły wyjeżdża się z lewej strony w lewo i jedziemy tak jak w tej chwili, bo jest jedyny sygnalizator warunkowy, gdzie możemy dokonać oceny, czy prawidłowo kursant to interpretuje. Pamiętajmy, 30 na godzinę blisko prawej i wszędzie obowiązuje zasada prawej strony. Na światłach pojedziemy sobie w lewo, na światłach w lewo, kierunek, głowa, zjeżdżamy do osi jezdni, tak? Pamiętajmy, że nie wolno nam najeżdżać na linię ciągłą, czyli widzimy to na... O, odjedźmy sobie, o, dokładnie, teraz bardzo dobrze. I wolniej, bo musimy puścić te pojazdy, o, jedziemy, teraz już możemy, proszę bardzo. Na światłach pojedziemy sobie w prawo, na światłach pojedziemy sobie w prawo. Najczęstszym błędem tutaj jest nie zatrzymanie się na strzałce warunkowej. Podczas tego manewru, tak jak w tej chwili, pamiętajmy, stoimy jako drugi pojazd, więc jeżeli zjedzie ten pojazd szkoleniowy, podjeżdżasz, zatrzymasz się, zatrzymaj się, o! I dopiero możemy popatrzeć, czy mamy drogę wolną, manewr wykonany prawidłowo. Nie wolno nam przejechać, mimo że stoimy jako pojazd drugi. Możemy pojechać z zatrzymania, gdybyśmy przed sygnalizatorem stali jako pierwsi. I cały czas prosto, jedziemy cały czas prosto.